Państwo. Ojciec rektor już wszystkich witał, więc nie będę tego czynił drugi raz, a słów jeszcze będzie wiele, więc tylko króciutko. Faktycznie wcześniej ta sesja miała być gdzie indziej, jest seminarium, ale ja się osobiście z tego bardzo cieszę, że Państwo widzicie miejsca, tu mamy dostatek i czym Pata bogata tym razem, bardzo chętnie Was gościmy i cieszymy się, że tutaj ta sesja może się odbyć. Takie miałem tylko jedno skojarzenie na początku, że zazwyczaj, kiedy rozpoczynamy inaugurację czy jakieś uroczystości, to lubię odwoływać się do naszej tradycji, która jest bardzo szanowna, bo nasze seminarium przeżywało 410. inaugurację i należy do najstarszych w Polsce. I zawsze z tego byłem bardzo dumny, ale jak teraz patrzę na te 800 lat duchowości świętej Klary, to tak moja duma troszeczkę stopniała i stałem się chyba bardziej pokorny, może dzięki temu bliższy synu świętego Franciszka i córką. W każdym razie już nie mogę z takim silnym przekonaniem mówić o tej tradycji, bo jest ona nieco krótsza niż franciszkańska. Ale pomimo tego myślę, że te duchowości są też bliskie i seminarium od lat, wieków tutaj jest. Tak troszeczkę w cieniu klasztoru franciszkańskiego, trochę w cieniu katedry, bo jesteśmy trochę niżej. Ale ta niższa pozycja wcale nie sprawia, że jest jakaś gorsza, wręcz przeciwnie, takie mam poczucie, że coś z tego duchowego przesłania i świętego Franciszka, i świętej Klary, i także świętego Wojciecha na nas tak promieniuje, ten cień nie jest cieniem jakimś złym, tylko takim dobroczynnym i te łaski, myślę, z tych dwóch wzgórz na nas tutaj spływają. Więc jesteśmy w jakiejś takiej duchowej wspólnocie i solidarności i bliskości, nie tylko fizycznej, ale i duchowej zawsze i cieszę się, że taką formą też i tej bliskości i współpracy jest też i tutaj ta sesja, która może się odbywać w naszym seminarium. Cieszę się obecnością wszystkich i gości, i sąsiadów, i życzę bardzo owocnych i dobrych pobyt. Szczęść Boże. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, siostry, bracia, szanowni Państwo. Niech Pan obdarzy Was pokojem, tym franciszkowym pozdrowieniem tak bliskim Jemu. Ogarniam każdego z Was, przybyłych na tę sesję naukową, którą w tym momencie pragniemy otworzyć i w której pragniemy uczestniczyć. 800 lat duchowej tradycji świętej Klary i sióstr i duchowości, która związana jest ze świętą z Asyżu. To nad tym dziedzictwem pragniemy pochylić się i sprawić, aby to dziedzictwo stało się także udziałem naszych serc, naszej codzienności, naszego życia. W Niedzielę Palmową 17 kwietnia 2011 roku wszędzie tam, gdzie żyje duch świętego Franciszka i świętej Klary, rozpoczął się jubileusz 800-lecia powstania zakonu świętej Klary. W katedrze świętego Rufina przed 8 wiekami biskup, schodząc ze stopni ołtarza, wręczył zamyślonej Klarze palmę. Był to dzień, w którym definitywnie postanowiła opuścić dom rodzinny. Kilka godzin później, pod osłoną nocy, udała się do Porcjunkuli, gdzie oczekiwali ją święty Franciszek i jego bracia. I tu otrzymała habit, przyrzekając żyć według wskazań świętej Klary, zachowując przede wszystkim ubóstwo. Rocznica ta nie jest wspomnieniem chwalebnej przeszłości, jak zauważyli ministrowie generalni w liście skierowanym do klarysek z racji jubileuszu świętowania, lecz wydarzeniem, które i dziś powinno być rzeczywistością przeżywaną przez duchowe córki świętej Klary, ale i przez wszystkich, którym bliski jest Duch Świętej Ewangelii, jakim przez swoje życie i charyzmat porywali ludzkie rzesze Franciszek i Klara. Rozpoczynając tę naukową sesję, chcemy, aby ta rzeczywistość stała się żywa pośród nas. Nie chcemy tylko wspominać, nie chcemy tylko nawiązywać do historycznych wydarzeń, ale chcemy uczynić te wydarzenia żywymi, bardzo konkretnymi dla nas, dla naszego życia, dla naszej codzienności. Spotykamy się w miejscu szczególnym, bo właśnie tutaj
niedaleko w konwencie i w kościele franciszkanów żyła, pracowała, modliła się, uświęciła się błogosławiona Jolenta, księżna, żona, matka Klareska. Tym bardziej żywe i konkretne staje się to nasze spotkanie i te nasze rozważania. Bo właśnie błogosławiona Jolenta staje się żywym przykładem, że świętość jest naprawdę dla nas. Swoim życiem potwierdza, że świętość obejmuje wszystkie zakątki, sprawy, doświadczenia ludzkiego życia. Poprzez wszystkie wydarzenia, sprawy codziennego życia można się uświęcić, jeżeli człowiek wprowadzi w swoje życie, w swoją codzienność tak naprawdę Ewangelię, świętą Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozpoczynając tę naszą sesję naukową, ufam, że takie będzie dla nas to wydarzenie, otwierające nasze umysły i nasze serca na przeszłość piękną, błogosławioną, konkretną, uświęcającą, ale także otwierającą na nasze dzisiaj i pokazującą i wskazującą, jak każdy z nas może na nowo podjąć to dzieło uświęcania swojej codzienności, swojego życia, niezależnie od stanu, do jakiego Pan powołał każdego z nas. Niech wszystkie prelekcje, przed którymi stajemy, będą tym motywem do wzrastania dla każdego z nas w świętości. I jeszcze niech towarzyszą nam przez cały ten dzisiejszy dzień słowa szóstego napomnienia świętego ojca naszego Franciszka. Franciszek mówił w tym napomnieniu: wielki to dla nas wstyd, bracia, że święci poszli za dobrym pasterzem, przyjmując trudy i cierpienia, a my chcemy, opowiadając o nich, przyjąć chwałę świętości. Właśnie, nie chciejmy tylko opowiadać, ale chciejmy to wszystko przyjąć jako bardzo konkretne wydarzenie i zadanie dla każdego z nas do uświęcania swojego życia. Szczęść Boże, księże prymasie, kompletnie wyrwane, że tak powiem, dlatego nie mam nic przygotowanego na dzisiejsze spotkanie, ale powiem może w ten sposób. Jeżeli chodzi o błogosławioną Jolentę, to prywatnie dla mnie jest to osoba bardzo ważna i wyjątkowa, ponieważ żywię duży kult i szacunek dla tej osoby. I teraz patrząc na tą salę, to właściwie udało mi się zgromadzić nas dzisiaj i przyprowadzić tutaj z wszystkich aspektów jej życia. Kiedy patrzę na księdza prymasa jako arcybiskupa Gnieźnieńskiego, to właściwie jest ten wymiar jej współpracy jako świeckiej księżnej przy boku swojego męża, księcia w tej dzielnicy, gdzie gniezno było przypisane, odgrywającej ważną rolę w historii Polski, która współpracowała z ówczesnymi arcybiskupami gnieźnieńskimi, kiedy jej życie toczyło się tutaj na ziemi, doprowadzając arcybiskupem gnieźnieńskim Świnką do koronacji jej pasierba na króla Polski. Myślę, że to jest ważny łącznik, dlatego od niego zaczynam. Kiedy patrzę na siostry, to przecież jest ten wymiar kobiety, matki, żony, która w czasie średniowiecza jako kobieta na pewno miała rolę jeszcze bardziej ograniczoną niż kobiety współczesne. A jednak zapisała się w sposób znamienny w historii i w życiu ludzi. Kiedy patrzę na braci, to jest ten wymiar jej też i siostry życia duchowego, właściwie kresu jej życia, który świadomie po śmierci męża wybrała, przychodząc tutaj do Gniezna, co może warto też podkreślić, dzisiejszy klasztor ojców franciszkanów jest jednym po katedrze z największych kościołów w Gnieźnie, dlatego że to miało być jej mauzoleum i jej męża, który spoczął w Poznaniu, a ona wypełniając tą wolę pośrednią została tutaj i to do samego końca, to dziś. Ona jest z nami, można powiedzieć, nasza ulubiona
błogosławiona z tego terenu. No i nieskromnie spojrzę, że jest nas tylko dwoje w innym umundurowaniu tutaj, jako cywili. Ale niech to będzie chyba też wymiarem jej życia cywilnego, świeckiego, bo chyba większość tego życia poświęciła w sposób bardzo mądry i roztropny, prowadząc tą dzielnicę Wielkopolski razem ze swoim mężem. I chyba jest takim też wymiarem tej odpowiedzialności, który każdy z nas dźwiga. I ja również dzisiaj muszę to dźwigać w odpowiedzialności wymiaru społecznego. Ona, będąc księżną, a jednocześnie pozostała człowiekiem, wszystkie te symbole chyba w sobie połączyła, więc każdy z nas dzisiaj tutaj nie jest chyba z przypadku. Przepraszam za tą może diagnozę, ale nie przygotowywałem się w sensie, żeby tu przemawiać, tylko raczej wynosić stąd. Ale myślę, że ta argumentacja jest na tyle słuszna, że warto podkreślić właśnie ten wymiar. A kiedy jedziemy do Asyżu i tam spotykamy Franciszka i Klarę, to po prostu cała ta aura Asyżu przemawia do nas, nawet nic nie mówiąc, bo Asyż ma swój szczególny wymiar, jeśli się tam stanie, jeśli się dotknie tego miejsca. A jeśli ktoś chce jeszcze się w tym zagłębić, to myślę, że dużo wyniesie dla swojego życia i wartości. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. Najbardziej jesteśmy otwarci, ja powiem, powiedzmy, w duchu franciszkańskim, ale wszyscy na te znaki czasu, na działanie Ducha Świętego, przynajmniej na tych, wiemy, sesjach na głowę więcej rzeczy, jeszcze dokonuje się w kuluarach, spotkania, rozmowy, wymiany. To jest to bogactwo, że bądźmy też otwarci, dzięki za ten głos, a jeszcze może badał zupełnie, bo to świat dzisiejszy bez mediów nie istnieje, żeby zobaczyć ich. Powitać też przedstawicieli mediów, czy prasy, czy radio, plus przedstawiciel nasz tutaj ojciec odpowiedzialny za media w prowincji, dobrze też będę przyjęcia, czy wywiady będziemy otwarci. Wracam chyba kilka słów na temat historii tych spotkań wiedeńskich, zwłaszcza dla pierwszy raz uczestniczą, proszę, w związku z obchodami 700-lecia śmierci błogosławionej w roku 1998 zrobiła się myśl, żeby nie tylko w sposób liturgiczny podziękować za jej dar, ale by także zorganizować sympozjum, by pomogło pogłębić znajomość tej postaci, przeżyć i tak dalej. I w roku 1999 zostało zorganizowane to sympozjum z dużym udziałem organizacyjnym ojca profesora Jana Zielińskiego, świętej pamięci zmarłego z zeszłego roku, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stąd też byli zaproszeni profesorowie z uniwersytetu, w dużej mierze właśnie oni przygotowali tę część naukową. I od tamtej sesji jest publikacja też pod znakiem Święci nie przemijają, pochodząca przecież ze słów Jana Pawła II, wygłoszonych przy okazji kanonizacji błogosławionej Kingi w Starym Sączu. I wtedy też podczas tej sesji siostra Witkowska przedstawiała także Lefera, który w oparciu o dobrze już opracowany dokument wysunęła tezę, że w roku 1303 jeszcze ten dokument wspomina błogosławioną jako żyjącą. Ten czas śmierci byś przesunąć. No tak właśnie historycy. W jej życiorysach te daty różnie się też ukazywały w ciągu wieków. Stąd było to okazją, że może następne takie sympozjum zorganizowali w 2003 roku. Ale przede wszystkim odkryliśmy, że warto pochylić się nie tylko nad jej postacią, ale w ten sposób my pochylamy się nad tradycją franciszkańską, klariańską, rozszerzamy także to dzieło się z nimi, zapraszając do udziału, bo w ten sposób właśnie też i tutaj z pobliskiego Poznania, z Wydziału Historycznego, który też rozpoczął się te kontakty i udział
prelegentów z tego środowiska. Kolejna publikacja materiału z tego sympozjum w 2003 pod tytułem Klarysy Wielkopolskie, a samo sympozjum Dziedzictwo Błogosławionego, obecność sióstr Klarysek w Wielkopolsce. Tak został zatytułowany. Gościliśmy wtedy, to pierwsze tu się odbyło, kiedy wracamy po tych kilkunastu latach do seminarium. To drugie, gimnazjum numer jeden, po sąsiedztwie klasztoru franciszkańskiego, no a więc po sąsiedztwu klasztoru sióstr Klarysek już nie istniejącego, bo tylko to miejsce kaplicy oratorium obecna na Nowogrodzkiej, gdzie się też znajdą relikwie, pozostało. Też takie było, też takie opatrznościowe, bo szkoła nie tylko nas przyjęła gościnnie, ale zorganizowała konkurs wśród młodzieży plastycznych, prac literackich obłogosławionej, więc wystawa, nowe doświadczenia, że to stąd wejście w środowisko młodych. Następne spotkanie w roku 2006 zostało przygotowane we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego, które przygotowało wystawę Franciszkanie, bracia mniejsi konwentualni, Klaryski Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. A my ze swojej strony przygotowaliśmy też sesję naukową na rozpoczęcie, na otwarcie tej wystawy. A więc oczywiście ta wystawa profesjonalnie przygotowana przez muzeum, wydany został album tej wystawy wraz z tekstami wystąpień na tej sesji. A ponadto w tym czasie dyrektor muzeum, pan Stanisław Właściciel, wydał monografię Zespół Klasztorny Franciszkanów Klarysek Mnieźni. Widzimy, jak oczywiście te inicjatywy przyczyniają się w sposób bardzo konkretny i spełniają ten cel, jaki był im postawiony. A nawet właśnie w ten sposób się stało, że może bardziej już formalnie nawet jakiś zapis naszych zakonnych statutach się pojawił, aby właśnie w ramach takiej jednej kadencji czteroletniej przynajmniej postarać się przygotować taką kolejną sesję naukową tutaj w Gnieźnie. No i spełniając to, wybraliśmy właśnie ten rok jubileuszowy świętej Klary i zatem też i ta problematyka, oczywiście, że stanowi ona tutaj tło osobistej drogi odkrycia tego powołania i tej drogi życia błogosławionej Jolenki.